Karkonosze. Sama nazwa jest bardzo zawiła, ma zawiłą etymologię, która jest odzwierciedleniem prastarej, skomplikowanej historii. Młodzież w trakcie warsztatów poznawała tradycje i źródła obrzędów pogrzebowych w polskiej i czeskiej kulturze. Choć obszar tego tematu był przez prelegentów nieco poszerzany. Właśnie w tej chwili trwa wykład panny Joanny Krawicz, przewodnika sudeckiego i doktora filozofii, na temat dziedzictwa kulturowego karkonoszy, pewnych zwyczajów. Akurat z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam opowieści o kultach dawnych plemion zamieszkujących karkonosze. W trakcie mojej prezentacji chciałam przybliżyć nowemu pokoleniu, nowym mieszkańcom karkonoszy tą ogromną, kilkusetletnią tradycję, historię karkonoszy. Tytuł mojej prezentacji to Przemijanie w cieniu gór olbrzymich. Opowiedziałam o ludziach, o historii, o wszystkich wydarzeniach, które tutaj właśnie u stóp karkonoszy miały miejsce, ale także właśnie przedstawiłam zniszczone, nieistniejące cmentarze ewangelickie. Bardzo mnie zainteresowała właśnie historia ludzi, którzy mieszkali na tym terenie i artystów. Myślę, że na pewno jest ciekawa, bo nigdy wcześniej nie słyszałam wykładu na ten temat. Drugim gościem festiwalu był Jiří Seibt, pracownik Muzeum w Turnowie. Zwyki koło toho, jak... Jiří dla młodzieży tutaj chciałby skupić się na takich nietuzinkowych, powiedzmy, zwyczajach, jeśli chodzi o pogrzeby, czyli zahaczymy tutaj o wampiryzm na pewno. Jiří na pewno skupi się w tym momencie tutaj od czasów, kiedy jeszcze były to czasy niepiśmienne, do czasów obecnych. Będzie chciał także przedstawić pokrótce, jak wyglądał pogrzeb zwykłych zupełnie rolników, zwykłych obywateli, mieszczan, po panów władców. Trzeci wykład poprowadził Piotr Grochocki z Uniwersytetu w Toruniu. Będzie to opowieść o jakby motywie przewodnim naszego projektu, czyli średniowiecznej pieśni Dusza z ciała wyleciała. I pan profesor Piotr Grochocki z Uniwersytetu Toruńskiego poświęcił wiele prac właśnie tejże pieśni, w jaki sposób ona ewoluowała od okresu średniowiecza aż do wieku XIX. Dyrekcja Sobieszowskiego Muflona zaprasza na kolejne festiwalowe wydarzenia. Harmonogram imprezy zamieszczony został na stronie www.muflon.sobieszow.pl.